Siemanko moi drodzy, ja jestem Terence, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Ta drama już się ciągnie 5 dzień, no i codziennie są nowe informacje. Zostawcie łapkę w górę, widzimy tutaj jak najwięcej, ponieważ niech ten materiał się będzie pozycjonował. Ponieważ dzisiaj moi drodzy są nowe, kolejne bardzo ciekawe informacje. Fogata rozmawiała z Jaszczurem, tylko że Jaszczur o tym nie wiedział, że ona go nagrywa. Ale to nie wszystko, ponieważ będzie jeszcze więcej informacji, o których się dowiecie w trakcie odcinka. Na końcu jeszcze filmu pozdrowie nowych wspierających oraz donatorów, także to wszystko będziecie mieli na końcu odcinka, no a teraz zapraszam do oglądania. Także zacznijmy od Instastory Fogaty, na którym rozmawiała z Jaszczurem przez telefon. Oczywiście Jaszczur nie wiedział tego, że jest nagrywany, a Fogata próbowała jakoś to zrobić, żeby po prostu widzowie się nie dowiedzieli, z jakim członkiem składu rozmawia, ponieważ napisała, że jest to rozmowa z członkiem składu, ale nie pokazała z kim. Ale raczej łatwo się domyśleć, że po głosie jest to Jaszczur, ponieważ Jaszczur ma taki charakterystyczny głos. Także moi drodzy, oglądajcie. I tak ludzie będą myśleć, że pewnie z nimi. No ale nie ma dowodów, a na innych są dowody. Ale w ogóle najgorsze jest to, że Łukasz tam mówił, że ostatni raz na brał wtedy i wtedy, a przecież on z 3 dni temu to najarany chodził w tym domu, co ja się go bałam, co ja Tutaj mamy, moi drodzy, pierwsze oskarżenie od Fogaty, ponieważ kamerzysta na swoim filmie, przepraszam, na Instastory, powiedział, że ostatnio był na 5 września na gali Fame MMA 7. No i moi drodzy, tutaj Fogata mówi, że to jest nieprawda, ponieważ jak ona jeszcze była u nich w domu tego ostatniego dnia, kamerzysta również coś tam brał. Nie wiemy co, ale podobno również coś tam brał. Nie wiemy też, czy w ogóle Fogata mówi prawdę, ale takie mamy informacje, dlatego wam to mówię na odcinku, a teraz lećmy dalej. Ja w ogóle nie wiedziałem, o co chodzi z tą kuzynką. Ty wyszłaś, że jakaś kuzynka i że coś? Ja myślałem, że po prostu jakąś mule i udawał, że to kuzynka, jak ty zobaczyłaś, że jest z nią pisał. Ja nie, stary, on mówił mi od początku, że to kuzynka. Ja nawet, jak tam byłam na górze, to mówię do niego, bo to story, które ja pierwsze nagrałam, się nie dodało najpierw. Ja mu powiedziałam, że ja to usunę, bo mogłabym wyłączyć internet, po prostu by się nie dodało. Ale ma szansę zadzwonić do tej dziewczynki i mi udowodnić, że to serio jego kuzynka. Boże, kurwa, po prostu kocha kuzynkę, bo tam było, że ją kocha i w ogóle. A on, nie będę jej w to mieszał. On to mówi, no dobra, no to dodaję, no miał szansę się jakby, wiesz, ten. O tej sytuacji akurat nie słyszałem, ale z tego, co tutaj możemy się dowiedzieć, to chodzi o coś takiego, że Fogata widziała chyba Wawrzyniaka z jakąś nieletnią dziewczynką. No i Fogata już myślała, że to może być jakaś dziewczynka, którą właśnie Łukasz wykorzystuje, a Łukasz mówi, że jest to jego kuzynka. Nie wiemy, moi drodzy, na ile to jest prawda, a na ile nie, ponieważ ja wcześniej o tej akcji nie słyszałem, więc tutaj nie możemy nikogo o nic oskarżać, ponieważ po prostu nawet nie mamy dowodów. A bo czemu nie groziłam żadnym nożem, ja tylko chodziłam i trzymałam ten nóż, bo się dowiedziałam, że na***ał Karinę, no to co miałam spokojnie, normalnie z nim rozmawiać, jak on mnie tam na górze, to mnie w tej robię trzymał i w ogóle i rozmawiamy i mi zakraczał drogę, że mam nie przechodzić. No i tutaj jest już ciekawa informacja dotycząca tego noża. Dlaczego Fogata trzymała nóż? Jest to nawet na nagraniu, na filmie kamerzysty, jak pokazywał, jak właśnie Fogata wychodziła z tego domu. Dlaczego ona trzymała nóż? Powiedziała, że kamerzysta jej wcześniej zagrażał drogę, nie pozwalał jej wyjść i miała świadomość tego, że bił Karinę. I ona wzięła ten nóż dlatego, żeby jak kamerzysta chciał ją na przykład uderzyć albo coś, cokolwiek zrobić, to żeby ona po prostu, nie wiem, może go nie dźgnęła nożem, ale po prostu go straszyła, żeby nie podszedł do niej. I to jest w sumie logiczne. Takie po prostu taka obrona jakby, że jak trzymasz właśnie jakikolwiek ostre albo tępe narzędzie, to ta osoba się boi do siebie podejść, bo ty albo tym ostrym narzędziem możesz mu coś zrobić, albo tępym narzędziem możesz go po prostu uderzyć, jak młotkiem, albo łomem, czy coś tego typu. Także tutaj jest dosyć mądre zagranie. Mordeczko, bardzo cię proszę, abyś wbił na mojego Instagrama. Może jeszcze w tym roku damy radę dobić 10 tysięcy followów. Bardzo byłbym wam wdzięczny. Także moi drodzy, zapraszam. Cała podłoga Ternis. Czemu ja nie wspieram? Czemu ja go nie wspieram? Tylko ja tam jeżdżę po wyświetlenia, no. No albo Viola wyzywała tego. Przecież Łukasz dobrze wie, że ja i konserwator jeździmy tam po wyświetleniach. Jaszczur nam tutaj powiedział, że on nie wspiera w ogóle kamerzysty, ma go tak jakby troszeczkę w dupie. Jeździ tam jedynie po to, wraz z konserwatorem, żeby nagrywać filmy i mieć z tego wyświetlenia. I podobno, że Łukasz o tym wie. No, nie byłbym tego taki pewien, ponieważ nie wiem, czy by dawał się tak wykorzystywać, w sensie wykorzystywać na wyświetlenia, czyli po prostu jakby Jaszczur mu obrabia tyłek za plecami, ale przyjeżdża do niego i nagrywa z nim film, także
nie wiadomo, czy jest to akurat prawda, że Kamuś o tym wie. Tym bardziej, że Jaszczur kompletnie nie miał pojęcia o tym, że Fagata nagrywa tą całą rozmowę, a dopiero później zobaczycie story, jak Jaszczur się od tego wymigiwał i mówił, że jest to wszystko sklejone. Także moi drodzy, coś tutaj nie gra. Sklejone w sensie zdania są posklejane, wycięte z kontekstu, coś tego typu, wiecie, o co na pewno chodzi. Akurat tylko ty i ja tam, nie ten. No taka prawda, no. Ale ogólnie Adam też nigdy nie ćpał, tylko Biela była ćpała. Teraz wracamy do sprawy języków w domu kamerzysty. I tutaj Jaszczur powiedział, że w tym domu osoby, które nie były, to akurat był właśnie Jaszczur, był Adix, Fagata, no i Masza. O Maszy ty nie powiedzieli, ale wiem to, ponieważ widziałem następne screeny, które będą później. Jeśli chodzi o konserwatora, no to tutaj nic Jaszczur nie powiedział, dlatego więc nie wiemy, czy on też coś tam brał, czy nie. Ale takie po prostu mam informacje i teraz lecimy dalej. Wcześniej na początku ja myślałem, że to prank, ale tak oficjalnie to w sumie ja nie wiem o tym, że ten pies tak ten. No mi się Wiola normalnie przyznała. Ale tak. Pamiętasz wtedy, jak Łukasz ci mówił, zadzwoń do Wioli i spytaj się, jak tam z Daisy, nie? Jak Randonautica nagrywaliśmy. No, i co? No, to tak wiesz. No bo on wiedział, że ten pies umarł i on co chwilę chciał jej go chciał, żebyś zadzwonił do Wiolki, żeby ona po prostu się popakała. On miał bekę z tego, że ten pies nie żyje, tak? No tak. Tutaj mamy sprawę psa Wiolki, który nie wiem, czy wiecie, ale Wiolka również wczoraj robiła na ten temat live'a na swoim Instagramie, gdzie było prawie 30 tysięcy osób, ponieważ naprawdę temat był dosyć ciekawy. No i ona tam mówiła, że no to był wypadek. Jak to się w ogóle stało, że tego psa już z nami nie ma. Nie wiem, czy pamiętacie, Wiolka miała takiego Yorka, to była Daisy. No i Wiolka wytłumaczyła w ogóle całą sytuację, bo na kanale on się pojawił tak, że oni go gdzieś chyba w lesie znaleźli, czy gdzieś, nie pamiętam. Ale tak naprawdę było, że ten pies już u Wiolki był 6 lat. Ona go wzięła od innej jakiejś rodziny, która się nim opiekowała. Na początku ten pies był u tej innej rodziny przez 2 lata i tego psa bili, głodzili podobno. No i jak go Wiolka wzięła, no to przez te 6 lat ten pies miał najlepsze właśnie chwile życia, lata życia właśnie u Wiolki. A kiedy doszło do tego nieszczęśliwego wypadku, to było wtedy, kiedy zostawili pieska w samochodzie. Oni poszli nagrywać tam film jakiś, ostatnie scenki podobno. A piesek był przywiązany, był na smyczy i był przywiązany do fotela, po prostu żeby nie uciekł, bo podobno ten piesek tak lubiał, tak był zżyty z przychowanką, z Wiolką, że cały czas za nią podążał. No i akurat było uchylone okno, żeby po prostu, no, miał czym oddychać, co nie, żeby było cały czas świeże powietrze. No i było na tyle uchylone okno, że po prostu pies wyskoczył. No i się powiesił. No i z tego, co tutaj się możemy dowiedzieć, wtedy Wiolka pojechała do rodziny, do Szczecina wróciła. Kamerzysta, nagrywając film, również tam śmiał się w ogóle z tego, że ten pies się powiesił. I nawet wypominał to podobno Wioli w taki chamski sposób, żeby jej było smutno, a on po prostu miał z tego bekę. Znaczy, to są informacje, które są w internecie. Ja nie wiem, jaka jest prawda, ale po prostu takie informacje są od wielu osób w internecie, między innymi Fagaty, Salema, no i innych tam osób. Nie rzucam tym nożem, nie... Wiesz... No nie, tylko ja nie mówię, że ty go atakowałeś, tylko że myślałem, że po prostu on chwycił za ten nóż. No ale ja go przecież nie atakowałam go, co nie, po prostu trzymałam ten nóż. No ja wiem. Bo się bałam, kurde. No... Tutaj Jaszczur potwierdza, że Fagata nie zaatakowała kamerzysty nożem. No i właśnie to, co wrzucił kiedyś na Instastory, że ma tutaj zranienie właśnie przez Fagatę, jest to, moi drodzy, nieprawda i manipulacja ze strony kamerzysty, bo nawet Jaszczur, który był dokładnie właśnie w tym domu, kiedy to wszystko się działo, był tam, no i mówi, że Fagata go po prostu nic mu nie zrobiła tym nożem. Ty mi się sam przyznał, albo wiecie, że on za mną chodził i w ogóle on mi gadał dużo razy, że on zabił człowieka. I on się dziwi, że ja go nazywam mordercą. Mi ma się tak... No i tego nie ogarniam kompletnie. Nie będę w ogóle się wdrążał w ten temat, ponieważ no to jest grube. Jeśli to jest prawda, no to naprawdę jest to mega grube i mega poważna sprawa. I nie wiadomo w jaki sposób i czy to jest oby na pewno prawda. Także ten temat sobie akurat pominę. No ale za każdym... mnie nigdy nie było, jak przychodziły te laski. Te dwie, co ci podesłałem zresztą, no wziął je i później z rana podszedł do mnie, tam ja spałem tam sam w tym pokoju, później Dredzia się obudził, przyszedł do mnie, coś oglądaliśmy, a on do mnie, stary, odwieź te laski, one już są ubrane, tam kurtki i tak dalej na dole, ja nie chcę nawet na nie patrzeć, odwieź je do Ciechanowa na pociąg.
A teraz sobie zobaczcie instastory Jaszczura, który po tym jak się dowiedział, że Fagata wrzuciła właśnie jego rozmowę z Fagatą i Salemem na swoje instastory, zaczął się od tego wymigiwać. Przyznajcie sobie to. Wiedziałem, że nagrywacie i gadałem wam głupoty. I potykiwałem, kto by się nie domyślił, że nagle wyputujecie i nie nagrywacie XD. Ale widać, że pocięliście tak chamsko i powyciągane zdania z kontekstu. Hach, nie wiem kto wam w to uwierzy. No na pewno bardzo dużo osób im w to uwierzy, ponieważ no tutaj ewidentnie Jaszczur próbuje się wybronić, ponieważ no może mu to zaszkodzić w jego relacjach z kamerzystą. Ewidentnie nie wiedział, że to jest nagrywane, no i teraz to próbuje przegabadzić na swoją stronę, żeby po prostu wyszło na to, że Fagata manipuluje. Moi drodzy, teraz został ostatni temat na dzisiejszy odcinek, ponieważ kamerzysta na swoje Instastory wrzucił reupload, screen reuploadu filmu Marka, gdzie pod tytułem dostałem świąteczny no i napisał coś takiego: prosiłbym osoby profesjonalnie zajmujące się makijażem i charakteryzacją o zweryfikowanie autentyczności wyglądu Marka. To jedna z ostatnich rzeczy, na które nie mam dowodu, a słowo przeciwko słowo nie jest aktualnie warte i podsyłanie dowodów na infodrama@wp.pl. I tak jak obiecałem na końcu, że pozdrawię nowych sprzyjających oraz donatorów, tak pozdrawiam XX Oskarek XX oraz Luza Gliza, który wysłał sprzyjającego, zapyta się złotych. Bardzo wam wszystkim dziękuję, a teraz lecimy z donatorami. Elektros M, bardzo dziękuję za 18 zł, Ternis lubi w... Mi się akurat ten nick bardzo nie podoba, ale również ci życzę wesołych świąt, co napisałeś tutaj w wiadomości. Kruszwila i manipulańczyka. Każdy może wyrażać swoją opinię, także okej, dziękuję za 7. Impuls nerwowy 1337, dziękuję ci bardzo. Ziomek tutaj poprosił, abyście do niego wbijali na Instagrama, także możecie wbijać. Filup, jewać grawiena meszowego... Bardzo kreatywne macie te niki, naprawdę. Wiktoria, dziękuję ci za 8 zł. Oraz Igie Szwagier 15, dziękuję za 2. Moi drodzy, a jeśli ktoś z was chciałby zostać pozywany na odcinku tutaj, to możecie albo wysłać donata, albo wesprzeć kanał, wtedy każda osoba się tutaj pojawi. Także ja wam bardzo dziękuję. No i do następnego filmu. Cześć.